skupmy się dzisiaj na tych typowo optymistycznych, tak? Pana życzymy sobie. Ja nie stawiam żadnych warunków. Proszę pytać o co pani chce. I państwo, jeżeli macie jakieś pytania, ja oczywiście chętnie odpowiem. Pierwszy kontakt z książką. To dla pana fascynacja, czy raczej zło konieczne? Jest ktoś, kto w panu tą miłość do książki może zaszczepić? Ja byłem upiornym dzieckiem. Dlatego, że mnie wychowywała babcia. To znaczy, oczywiście nie miałem rodziców, tylko no, to trzeba bardzo dużo opowiadać. No, była choroba w rodzinie, mój ojciec był śmiertelnie chory i żeby, a było trójka nas chłopaków, więc mama oddała mnie do babci, żeby dała sobie radę z chorym tatą, no i tak dalej. I mnie wychowała babcia. Babcia, która miała wielkie ambicje, była sopranem koloraturowym we wsi Rędziny pod Częstochową, śpiewała w chórze, czuła się niedocenioną artystką i uznała, że ja jestem tym, który przejmie pałeczkę. I że jestem wybitnie inteligentny i chociaż byłem, w ogóle nic nie wskazywał na to, że ja jestem jakikolwiek, to babcia moja bardzo we mnie wierzyła i bardzo szybko nauczyła mnie czytać. Ja się nauczyłem czytać, kiedy miałem 5 lat. I czytałem płynnie. Bardzo szybko się nauczyłem czytać i czytałem płynnie. W związku z czym, państwo w moim wieku to pamiętacie, że kiedyś kioski miały taką kratkę. I ja potrafiłem się przyczepić tej kratki i tak się potrafiłem uczepić, że nie można mnie było od tej kratki uderwać, dopóki babcia nie kupiła mi książeczki. Te książeczki to tak, jakaś seria. Tak, to czyta jej mama, były takie książeczki i ja te książeczki, ale one mi się bardzo szybko znudziły, bo były bardzo, taką książeczkę się czytało 5 minut, no to... Więc bardzo szybko sięgnąłem po baśnie, po książki, no dla takiego dziecka bardzo fajne. No ale potem już zacząłem czytać książki przygodowe, Trzech Muszkieterów. Poezja. W sumie poezja towarzyszy panu od lat już wczesnoszkolnych, prawda? Te pierwsze konkursy recytatorskie, pierwsze zwycięstwa, przepraszam, i spotkanie z Wisławą Szymborską w jury również, tak? Nie wiem, czy to w jakiś sposób ukierunkowało pana na późniejsze myśli o aktorstwie? To były jakieś takie pierwsze... Oczywiście. No, pierwsze... W ogóle to zaczęło się od tego, że ja chodziłem do podstawówki, w której była prawdziwa scena. Była scena z kulisami, z kurtyną, część sali gimnastycznej to była właśnie scena. I ja, ponieważ byłem bardzo malutki i no, najmniejszy w całej szkole, to byłem dosyć biedny, dlatego że ciągle byłem gdzieś tam na dużej przerwie, czy na normalnej przerwie na korytarzu byłem gdzieś tam poszturchiwany, albo ktoś mnie jak dostał dwójkę, bo pał nie było, to musiał się na kimś wyżyć i to najczęściej byłem ja. Więc ja byłem takim chłopcem do bicia, bardzo nie lubiłem, bardzo źle się z tym czułem i dopiero jak się zapisałem do chóru szkolnego, bo się okazało, kiedyś były zajęcia z muzyki w szkole podstawowej. I pan od muzyki zapisał mnie do tego chóru szkolnego, bo no, okazało się, że umiem śpiewać. Szybko w tym chórze zostałem solistą i wtedy zrozumiałem, że scena to jest dla mnie najbezpieczniejsze miejsce, bo spełnia wszystkie warunki dla mnie, żebym był szczęśliwy. Po pierwsze, nie byłem najmniejszy, bo jak byłem na scenie, to już byłem duży, bo wszyscy ci moi oprawcy, ci, którzy mnie tam tłukli na korytarzu, to oni siedzieli tam. I nic mi nie mogli zrobić. Nic. Po drugie, jak skończyłem mówić wiersz, a recytowałem wiersze z różnych okazji, znaczy głównie to były akademie i uwielbiałem na przykład akademię z okazji rewolucji październikowej albo 1 maja i w ogóle mnie to nie interesowało, że to jest jakieś ideologiczne święto, bo byłem za mały, żeby to zrozumieć. Dla mnie najważniejsze było to, że mogę wystąpić. Że ja wyjdę na scenę, powiem wiersz, a wszyscy będą mnie podziwiać i będą mi bić brawo. I oczywiście bili brawo, więc ja byłem zachwycony, albo jak śpiewałem piosenkę jakąś... O, coś się stało. Jak śpiewałem jakąś piosenkę, to też właśnie byłem, ach, to było cudowne. I czułem się bezpiecznie na scenie i dlatego, a ponieważ wiedziałem, że miejsce pracy aktora jest właśnie scena, więc postanowiłem, że zostanę aktorem. Bo to była droga taka najwygodniejsza dla mnie. Oczywiście była bardzo daleka droga do tego, żeby tym aktorem zostać, bo trzeba było najpierw skończyć tę podstawówkę i przeżyć.
potem dostać się do liceum, zdać maturę, no i potem dostać się do jakiejś szkoły aktorskiej. Ja nie wybiegam za bardzo w przyszłość, bo uważam, że pani ma takie pytanie, to ja nie chcę się tutaj wychylać. Na pewno. Więc dlatego i te konkursy recytatorskie i sukcesy w tych konkursach, bo to jest też ważne, że ja no, wygrywałem poszczególne tam etapy, aż w końcu, będąc w liceum, wygrałem ogólnopolski konkurs recytatorski w skali kraju i w 1973 roku zostałem recytatorem roku w Polsce. I była nagroda. Nagrodami, tak? Tak, z wieloma nagrodami, łącznie z Nagrodą Publiczności, to było w Lublinie, w teatrze prawdziwym Juliusza Osterwy i rzeczywiście to było takie zwieńczenie tej pracy. Dla mnie to była przygoda, dla mnie to była frajda wielka. No i jakby konsekwencją tego było, to było oczywiste, że będę zdawał do jakiejś szkoły aktorskiej. Nawet była taka plotka, że jak się wygra ogólnopolski konkurs recytatorski, to się bez egzaminów dostaje, to oczywiście nie było prawdą, wręcz przeciwnie. Okazało się potem, że należało się w ogóle nie przyznawać, że się wygrało jakiś konkurs recytatorski, bo oni wtedy uznawali, że to jest zmanierowany człowiek, albo, to jest bardzo zabawne, za dużo umie. Nie, ona to za dużo umie, nie ma co. Bo to oni przyjmowali po to, żeby czegoś nauczyć. Jak człowiek za dużo umie, to po cholerę taka. A przecież to jest aktorstwo, to jest taki zawód, który ja, jak byłem jeszcze panem profesorem, to mówiłem moim studentom na pierwszych zajęciach, że aktorstwo to jest zawód, którego nie można się nauczyć, więc nie, co tutaj robicie? Bo to prawda, nie można się nauczyć tego zawodu. Trzeba, żeby uprawiać ten zawód, trzeba posiadać pewien dar, z którym się trzeba urodzić, trzeba go mieć. I potem można coś z tym zrobić. Można ćwiczyć warsztat, można się nauczyć mówić dobrą dykcją, można się nauczyć mówić różnymi sposobami, można ćwiczyć oddech, przeponę i tak dalej, po to, żeby mieć odpowiednią technikę, żeby zagrać daną rolę. Ale tak naprawdę tę podstawową umiejętność, czyli bycie naturalnym i prawdziwym na bazie tekstu, który napisał ktoś inny, to już trzeba to odziedziczyć, mieć w genach z jakiegoś powodu. Więc tego nie można się było nauczyć. No a właśnie, jeżeli ktoś to miał, a na początku, na egzaminach oni stwierdzali, że już to ma, no to właśnie dobrze, powinni go właśnie przyjąć, a nie odrzucać. No ale najśmieszniejsza przygoda była taka, że dostałem ściągę z jakiegoś najtrudniejszego zadania, które było bardzo długie. I jak się to zadanie rozwiązało, no miało jakąś dużą ilość punktów, to już właściwie można było tę trójkę dostać z tej matury. No i ja oczywiście dostałem tę ściągę, tylko ona się nie zmieściła na jednej karteczce. I no ale ja tak mam w życiu niestety, ja nigdy w życiu nie wygrałem nawet złotówki w totolotka. I miałem 50%, 50 na 50, że mi się uda dobrze przepisać. No ale mi się nie udało. Najpierw przepisałem drugą część, a potem pierwszą. Wynik wyszedł mi w środku, czego oczywiście nie miałem żadnej świadomości, że to jest wynik. Po prostu przepisałem te cyferki. No więc po prostu z tymi przedmiotami, może dlatego teraz mam taki głód takiej wiedzy właśnie o świecie, o planetach, o tych wszystkich rzeczach takich, co to ja nie wiem, a chciałbym się dowiedzieć. Ale no, no niestety nie rozumiem. Nie rozumiem, pewnie rzeczy mi nie przechodzą. Wektory, jakieś całki, jakieś silnie. Tylko wiem, że to się mi kojarzy z siłą, ale nic to nic nie daje. Nie wiem. Co nie znaczy, że nie umiem myśleć logicznie. I ja naprawdę jestem przykładem zaprzeczenia tezy, że jeżeli ktoś nie umie dobrze matematyki, to nie umie myśleć logicznie. Nieprawda. Umiem myśleć logicznie. Mogę to udowodnić, nie wiem, Państwo chcą. To zapytam, czy jakieś może złote rady dla maturzystów tegorocznych, bo to wkrótce już matury, tuż. Dobrze przepisujcie ściągi. Nie, ja nie mam rad. Ja uważam, że to jest błąd. Znaczy ja uważam, że nie powinno się skazywać ludzi. Znaczy egzamin dojrzałości to nie jest wcale znajomość matematyki. Czy wręcz odwrotnie,
humanistyki. Ludzie powinni robić to, co najlepiej potrafią. Co najlepiej potrafią. I nawet liceum, szkoła ogólnokształcąca powinna stawiać na to, co człowiek najlepiej umie, co będzie potem w życiu najlepiej umiał robić. Jak mnie syn zapytał, kiedy jeszcze był stosunkowo młody, zapytał mnie tata, ale co ja będę robił? Czy ja mówię, ale synku, musisz robić to, co będziesz umiał robić najlepiej. Nie to, co byś chciał. Bo ja spotykam mnóstwo młodych ludzi, którzy piszą do mnie maile albo listy do teatru, którzy chcą być aktorami. I z listów już wynika, że to wyobrażenie o tym byciu aktorem czy aktorką najczęściej, to jest bycie na okładkach gazet, to jest udzielanie wywiadów w telewizji i bycie na pudelku. I to jest właśnie to co jest, ale że to się przede wszystkim, ten zawód wiąże się z pewną umiejętnością, czyli tym darem, którego bez tego, taki człowiek, który postanawia zostać aktorem, bez tego daru i bardzo często nie, ale często się udaje przejść przez to sito egzaminów do szkoły aktorskiej, a potem taki człowiek jest nieszczęśliwy do końca życia, ponieważ zawsze będzie gorszy od tego, który ten dar ma. I czeka niedoceniony, gra jakieś marne role, jest niedobry, jest źle oceniany, nie dostaje do dużych braw, i tak dalej. Jest nieszczęśliwy, najbardziej nieszczęśliwi ludzie, jakich znam, to są niespełnieni aktorzy. Ludzie, którzy nigdy aktorami nie powinni zostać. A z drugiej strony znam paru ludzi, którzy są lekarzami, jeden jest prawnikiem, jeden jest senatorem, którzy mogli być fantastycznymi aktorami, tylko poszli po prostu inną drogą. No, tak się tam po prostu ułożyło. No to dochodzimy do pytania o studia. Dlaczego akurat łódzka filmówka, a nie Warszawa? To też jest w książce. To jest cała historia. Po prostu ja byłem ciągle bardzo mały. Nawet jak kończyłem szkołę, to liceum, to też byłem najmniejszy w całym liceum. I mierzyłem 1,62 m. A najbliżej miałem z Częstochowy do Krakowa. Ale dowiedziałem się, że tam facetów przyjmują od 1,75 m wzwyż. Więc wiedziałem, że żadnych szans nie mam. I potem się okazało, że to nieprawda, bo Wojciech Przoniak wcale nie ma 1,75 m, a skończył krakowską szkołę. Że do Warszawy to dowiedziałem się, że trzeba tam chodzić na jakieś kursy przygotowawcze, najlepiej w ogóle mieć lekcje prywatne u tych aktorów, którzy tam wykładają w tej szkole i tak dalej. To strasznie drogo kosztuje, a ja byłem biedny jak mysz kościelna, moi rodzice zarabiali ledwo i nawet to jest inna historia, że rodzice nie byli zachwyceni, że ja poszedłem dalej studiować, bo to było obciążenie dla rodziny. Nie było pieniędzy po prostu na te studia. Ja niby tam się starałem bardzo, żeby dostać stypendium i rzeczywiście to stypendium miałem tam jakoś tam, no ale to i tak rodzice przysyłali mi 1000 zł miesięcznie, co dla nich było ogromną sumą pieniędzy. No ale inaczej nie dałbym rady po prostu wyżyć, więc rodzice nie byli zachwyceni. Tata chciał, żebym był cukiernikiem, bo umiałem piec ciasta i różne tam ciastka robić i w ogóle w kuchni to radziłem sobie dobrze, więc wymyślił, że ciastka ludzie będą jedli zawsze, a cukiernik to taki dobry zawód i 2 lata pójdę do zawodówki, nauczę się jeszcze tam zawodu i już nie będę obciążeniem, wręcz przeciwnie, wszystko będzie. No to tata był taki pragmatyczny, no chciał dobrze, ja to rozumiem. No a ja tu nagle na studia, no to jeszcze była nadzieja, że się nie dostanę, ale się dostałem. No i dlatego Łódź, bo dowiedziałem się, że na ten rocznik, to było w 1975 roku, że stawiają na nienormalnych. To znaczy nie na takich tego nienormalnych, tylko na nietypowych, że stawiają na osobowość, że nie musi być wysoki, przystojny, ważne, żeby ten talent, bo pierwszy raz opiekunem roku był Jan Machulski, to był nasz opiekun naszego roku i on postanowił, że właśnie szuka osobowości, że ten ma być rok, ma być barwny, że to mają być ludzie z charakterem, ciekawi i przede wszystkim utalentowani, a nie, że mają ładnie wyglądać. No to ja, ponieważ wiedziałem, jak wyglądam, to znaczy nie do końca sobie zdawałem sprawę z tego, że aż tak źle, ale jak przyszedłem złożyć papiery do szkoły, to sekretarka zaczęła się strasznie śmiać i powiedziała do mnie, dziewczynko, do liceum to nie tutaj, bo ja miałem długie włosy.
byłem chudy i taki szczurek i no, nie, mam myślała, że płci ciężko było rozpoznać mnie. No i myślała, że jestem dziewczynka. No ale jakoś tam przeszedłem przez te przeróżne eliminacje. Co prawda najpierw po pierwszej eliminacji wezwali mnie do lekarza, żeby... To są ciężkie studia tak naprawdę. Bardzo, bardzo ciężkie. Studia trwają od 7 rano do 22, czasem później w nocy. Po 22 przedmioty, egzaminy komisyjne, no to jest naprawdę ciężka praca. Z tym, że dla mnie nie była ciężka, bo ja kochałem to. Marzyłem, żeby się tam dostać do tej szkoły i tego wszystkiego się uczyć. I dla mnie te 4 lata to w ogóle minęły, jak zbicza strzelił. Ale rzeczywiście takie przedmioty jak taniec, czyli właściwie balet, judo, szermierka, akrobatyka, no wymagały sprawności fizycznej. Generalnie aktorstwo wymaga dużej sprawności fizycznej i taki, ja po takim spektaklu jak na przykład Zemsta w Och Teatrze, gdzie gram Papkina, ja 2 razy zmieniam koszulę, bo ona jest kompletnie mokra od wysiłku. To jest ciężka fizyczna praca, dlatego nie muszę chodzić na siłownię i dlatego tak mam dobrą sylwetę. Więc wysłali mnie do lekarza, no i lekarka jak mnie zobaczyła, jak stanęłem, ona była tyłem odwrócona do mnie i tam coś tam wypełniała i mówi, proszę się rozebrać za parawanem, ja tu zaraz pana zbadam, ale nie widziałem jak wyglądał. Ja się tam rozebrałem za tym parawanem, stanąłem, mówię, już. A żebra na wierzchu 48 kg. I ona tam coś tam robiła i tam postawiła pieczątkę, już pana badał, tylko o Jezus Maria. Jak mnie zobaczyła, mówi, dziecko, przecież ty jesteś niedorozwinięty. Znaczy fizycznie, że niby. No i mówi, przecież to są takie trudne zajęcia, naprawdę to trzeba konia, a ty jesteś taki, żeby no Jezus mam. Ja wtedy się dowiedziałem, że właśnie mierzyłem 1,62 m i 48 kg. No ale potem okazało się, że wszystko jak w porządku, nie jestem na nic chory, więc dostałem zaświadczenie, że mogę być aktorem. No i nie wiem, czy to zaświadczenie ich tak przekonało, że dostałem się na drugim miejscu na liście.